Dobry wieczór Państwu. Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała pogodna i słoneczna aura. W południe termometry wskazywały zgodnie 1 stopień na plusie na południu, w centrum i na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Noc bez opadów, ale mroźna. Termometry wskażą minus 6 w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach minus 5 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i w Tychach, minus 4 wskażą termometry w Raciborzu i w Rybniku. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj wysoko w Beskidach powieje silny, porywisty wiatr, a termometry wskażą minus 7 w Cieszynie, w Bielsku Białej i w Żywcu. Jutro ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Na północy dzień początkowo z zachmurzeniem małym, ale to zachmurzenie będzie się zwiększać wraz z upływem dnia i wieczorem, gdzieniegdzie może popruszyć słaby śnieg. Na termometrach 1 stopień na plusie w Myszkowie, w Zawierciu, w Częstochowie, w Kłobucku i w Lublińcu. W centrum identyczna sytuacja, na termometrach 2 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Nie inaczej na południu, tutaj także zmienne, zwiększające się zachmurzenie i tu także pod koniec dnia może gdzieniegdzie popruszyć śnieg. Termometry wskażą 1 stopień na plusie w Żywcu, w Bielsku Białej i w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W sobotę na termometrach odczytamy 4 stopnie Celsjusza, zachmurzenie będzie duże i całkowite, chmury przyniosą opady mieszane i opady śniegu i będzie towarzyszył nam silny, porywisty wiatr. W niedzielę na termometrach 3 stopnie Celsjusza również zabraknie słońca, popruszy śnieg i wystąpią opady mieszane. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na północy kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza. Obszar centrum, obszar rybnicko-pszczyński to kolor pomarańczowy i dostateczna jakość powietrza. Mieszkańcy obszaru cieszyńskiego będą jutro oddychać powietrzem umiarkowanej jakości, a okolice Bielska Białej, Żywca i Doliny Beskidzkie to ponownie kolor pomarańczowy i tylko dostateczna jakość powietrza. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.